No kurde, kolejny poziom na 100%! Bardzo dobrze, wielkie drzewa. Hehe, spływ. Kolejny poziomik. Ej, to mi się podoba, to już mi się podoba, kurde, ta sesyjka. To może jeszcze ten poziom co zrobimy. Gao, Gao, obudź się, już czas. Na końcu rzeki znajdują się wrota do jaskini złego szamana. Ale uważaj, rzeka jest pełna pułapek i przeszkód. Życzymy ci powodzenia! O kurde, będziemy mieli konfrontację z szamanem, królem szamanów. W ogóle fajna jaskinia, chłopaki. Nie żebym tutaj chciał się czepiać. Serio, bardzo fajna jaskinia. Nie rozumiem, po co ta gierka mi po raz kolejny pokazuje cutscenkę, gdzie ta roślinka się wyłania z tej swojej z tego swojego dziurska. Skoro, no sorry Winnetu, ale jednak nie żebym chciał się czepiać, ale ja widziałem, jak ta roślinka sobie wyszła z tej takiej swojej dziury. Więc sorry Winnetu, ale cię teraz porobię, gościu, jeden z drugim. Ale ten poziom jest, powiem wam, że bardziej kolorowy niż chyba te pierwsze dwa poziomy, jakie zwiedzałem. W sumie to nawet trzy bym powiedział. I ta tęcza jakby dużo też daje od siebie. Daje bardzo taki fajny efekt, który uważam, że jest jak najbardziej spoko. 588. To zaraz będziemy mieli 1000 dukatów, nie? Jeszcze tylko 2000 dukatów, więc będziemy mieli to z głowy. Jak najbardziej tak. Z tym poziomem miałem dosyć przykre wspomnienia, bo z jakiegoś powodu to będzie dobra historia. Gdy miałem lat 7, bawiłem się, że tak powiem, na podwórku z moimi znajomymi, ponieważ wcześniej, zanim się bawiłem na podwórku, to właśnie tutaj skończyłem gierkę. I kiedy chciałem wrócić do domu, to okazało się, że domofon, tak, mieliśmy bardzo stary domofon, się zaciął. I w momencie, kiedy odpaliłem sobie gierkę i zacząłem grać, mama weszła do pokoju i myślała, że ja zepsułem domofon, ponieważ kiedy zadzwoniłem raz, to non-stop dzwonił. Dosłownie non-stop, jakby ten przycisk się dosłownie zbyt bardzo wcisnął. No i potem mi się troszeczkę płakać zachciało i w sumie płakałem, ponieważ byłem oskarżony o coś, czego nie zrobiłem. Nakładkę. Aby skręcić, przechyl ją w lewo lub w prawo. Okej. W lewo lub w prawo. Spoko, spoko. Szkoda tylko, że musimy teraz uważać na bomby, które wyglądają jak nadmuchana ryba, która spowodowałaby najprawdopodobniej śmierć, gdybyśmy ją zjedli, ponieważ oglądało się totalną porażkę, ja oglądałem totalną porażkę z ręką na serduszku i wiem, co się tam działo. Jak się zjadło taką nabombioną rybę, to potem taki jeden z tych uczestników totalnej porażki, dokładnie to Trent, zachorował, dokładnie to wymiotował. No ale mógł równie dobrze umrzeć. Tak też mogło być. I uwaga oczywiście na te zarodniki, ponieważ one powodują, że po prostu smród, który wydziela się z tych otworów, powoduje, że Kao nie może wytrzymać i sam jakby ma ochotę uciąć sobie komara. Świetnie, zebrałeś 60 gwiazdek i udoskonaliłeś jedną ze swoich umiejętności. Teraz skaczesz dalej. No, tutaj mieliście malutką różnicę między głosami, ale cóż, co ja tam wiem? Co ja tam wiem? Tak, są pewne kwestie, które nie zostały do końca przetłumaczone i ktoś inny musiał się za to zabrać. Ja oczywiście wiem kto. Pozdrawiam bardzo serdecznie osobę, która poddawała głos dla tej wróżki. Świetnie to wyszło, moim skromnym zdaniem. Swoją drogą, ta sekwencja nie wiem czemu kojarzy mi się z Gexem 2, bo w Gexie 2 mamy podobne takie poziomiki, z tym, że poziom w Gexie 2, ten, który byśmy tutaj robili, to byłaby to era Królika Baxa. I myślę, że to było coś całkiem spoko. O. To chciałem powiedzieć.
Ale mam fajne wspomnienia, bo uważam, że graficznie ten poziom i ta sekwencja bardzo ładnie wyglądają. Ja wiem, że się powtarzam, ale ja lubię na takie rzeczy zwracać uwagę. Ja lubię zwracać uwagę na to, że poziomy są kolorowe. Ja lubię zwracać uwagę na to, że poziomy mają takie fajne detale. Ja lubię zwracać uwagę na to, że na przykład ta woda wygląda bardzo fajnie i z chęcią bym się w niej wykąpał, gdybym miał taką możliwość. I nie, to nie jest żadne sugerowanie, że ja się nie myję czy coś. Proszę sobie tak nie dopowiadać, bo będę bardzo zły wtedy. Jedziemy z koksem. Jedziemy, nie śpimy. Uwaga, bo zaraz nam tutaj bomba buchnie, a tego nie chcemy. A przynajmniej ja nie chcę. Wy może chcecie, ja niekoniecznie. Okej? I niech tak pozostanie. Teraz możemy tutaj się dostać, bo nie mamy zresztą też innego wyjścia. Więc wyłaź stąd, Kao. Lecimy dalej. I zbieramy to, co nasze. Okej, okay. Tutaj się nam odblokowała ścieżka. Tu w ogóle jest chatka Bobera, która jest dla nas niedostępna, ponieważ tam nawet byśmy nie mogli się dostać. A nawet jakbyśmy się dostali, to prawdopodobnie zostalibyśmy przywitani jednym wielkim środkowym palcem. Dlatego, że Bober by się z nami nie podzielił. Nie podzieliłby się z nami dukatem, ponieważ tam dukata nie ma. To tak jak jest właśnie, ponownie przytoczę pana Marcina Najmana. To jest tak jak mem z panem Marcinem Najmanem i tym, że poszedł na Jasną Górę w obronie Jasnej Góry, mimo że tam nikogo nie było, nie? I to było na takiej zasadzie, ludzie, przecież tam nikogo nie ma. I to było na takiej zasadzie, że my byśmy tam przyszli i byłoby takie, Kao, ale przecież tutaj nikogo nie ma, więc po co ty się trudziłeś? Po co ty się w ogóle angażowałeś w to? A teraz, moi drodzy, sekwencja, która spowodowała koszmary z dzieciństwa, przynajmniej dla mnie, ponieważ nigdy nie potrafiłem za tą wodą nadążać. Ups, chyba mały spoiler. Uciekaj, woda wspiera, szybko, zanim bale się przewrócą. Też taka bardzo ważna ciekawostka, przynajmniej dla mnie, to jest to, że w wersji PC-towej dostawaliśmy nowe upgrade'y w momencie, kiedy mieliśmy 50 gwiazdek, a nie 60, tak więc tutaj widzę, że troszeczkę zmienili co nieco w gierce. No ale nie mnie to jakby, wiecie, oceniać. No trzeba uważać, zanim pale się przewrócą. Przez chwilę myślałem, że to są bale po prostu. I tutaj z jakiegoś powodu Kao nie chce mi skoczyć, nie wiem dlaczego. Mimo że wciskam na moim Shogunie Tracerze, moim niezawodnym padziku, podwójny skok. Woda wspiera, szybko, zanim bale się przewrócą. Ta muzyka bardzo często jest włączana w momencie, kiedy ma się zaraz coś brzydkiego wydarzyć. Oczywiście brzydkiego pod względem, żeby Kao zginął lub po prostu stracił swoje życie. Nie mylić z jakimiś zbereźnymi rzeczami, wy kurde, zboczuchy jedne. A tutaj zaraz będzie koniec w ogóle poziomu, tak by the way. Już nam niedużo zostało. Szczerze to te pierwsze poziomy są bardzo krótkie. O nie, ta liczba, halo, co to ma znaczyć? Całe szczęście już jesteśmy po tej bardzo zbereźnej liczbie, która szczerze powiedziawszy była bardzo zła i niedobra, więc tfu. I czas na sekwencję, z którą również miałem problemy za dzieciaka, ale na szczęście zawsze robiłem coś takiego i unikałem jakby problemów z pajęczynką. Dzięki za uwagę, trzymaj się ciepło, roślinka. I w sumie to samo możemy w tę stronę zrobić, widzicie? Nie musimy iść po tych pajęczynach, tak więc trochę wam ułatwiłem przejście tej sekwencji, jeżeli mieliście z nią również problemy. Ale byłoby się śmiańsko, nie? No, jest teraz śmiańsko ze mnie.
bo zginąłem przed checkpointem. I to tuż przed checkpointem, what the fuck? No, teraz trafiłem! Nie, ale tak szczerze powiedziawszy, to chciałem coś innego powiedzieć, zanim oczywiście popełniłem ten bardzo jakże piękny błąd. To chciałem bardziej powiedzieć, że byłaby śmiechawa, gdybym przykładowo zginął przy walce z tym gremlinem. Z tym krasnalem, kurde. A okazuje się, że jednak... tak się nie stało, tylko po prostu zlamiłem w gorszy sposób niż się spodziewałem. W ogóle fajna sprawa jest taka, że ta jaskinia jest, świeci się na kolor zielony. I w ogóle fajny jest ten motyw właśnie, że tutaj ten świetlik nam rozświetla. Zawsze, nie wiem czemu na to wróżkę zawsze mówiłem. Nie! Halo, kurde, co to ma znaczyć? Tam jeszcze miałem rzeczy do zebrania, pfff. Czekają na mnie te dukaty. Śmieszne odgłosy to były, nie powiem, że nie. Pię, pię. Fajnie, fajnie. Dobra, tutaj drogę mamy otwartą, nic nie zostawiłem, nic a nic. Lecimy w takim razie dalej z koksem. Uwaga oczywiście na wściekłe bomby, ponieważ te wściekłe bomby mają wściekły wyraz twarzy. W końcu to wściekłe bomby, czyż nie? O, i tutaj możemy się rozbić. Proszę, chcę wysiąść. Wysiąść chcę. Dobra, wszystko mamy zebrane. Fajnie, fajnie. Ogólnie powiem wam szczerze, że również jaram się gierką, która ma wyjść niedługo. Little Nightmares 2, moi drodzy. Little Nightmares 2 będzie wychodzić za miesiąc. Wiecie, co to oznacza? Czyżby powrót do starego, dobrego let's playa sprzed roku? No, mogę teraz śmiało powiedzieć sprzed roku, dlatego że wy to oglądacie w 2021, a ja to nagrywam jeszcze w 2020. Tak, w taki oto sposób oszukałem system. Takie są właśnie... Takie są, że tak powiem, rzeczy, kiedy nagrywasz na zapas. To jest magia jakby nagrywania let's play na zapas. Myślę, że nie tylko ja jestem twórcą, który nagrywa na zapas, bo... Myślę, że na tej platformie jest sporo takich, którzy poza oczywiście mną, ponieważ ja nie mam na to immunitetu. Ja zresztą nie chciałbym być jedyną osobą, która nagrywa na zapas, ponieważ jak to mawiają, zawsze lepiej sobie tak przygotować coś takiego, ponieważ w momencie, kiedy nie będziesz miał możliwości nagrywania, to będziesz mógł po prostu sobie odcinki udostępnić. Tak to właśnie jest, moi drodzy. Tak więc jeżeli chcecie być w przyszłości zagrajmerami, youtuberami, czy kimkolwiek tam chcecie być, no, w sumie jak będziecie robić na YouTube, no to youtuberami, to nieważne, czy będziecie reprezentować nurt zagrajmerski, czy nurt vlogowy, czy nurt jeszcze inny, polecam po prostu nagrywać filmiki na zapas, ponieważ w momencie, kiedy będziecie mieli cięższy okres, to będziecie mogli te nagrane filmiki udostępnić i nie będzie czegoś takiego, że przykładowo znikacie nie wiadomo kiedy i wracacie nie wiadomo kiedy i że olewacie widzów. Dobra, nic tutaj więcej nie mamy, więc możemy śmiało lecieć dalej. Ja nawet nic nie musiałem robić. Po prostu KO sam se leciał. No i tutaj, kurde, kasztany chciały mnie porobić, ale im się nie udało. Przechytrzyłem ich. Ach, te kurde ach, ten wścibski kangur KO. Ciągle, kurde, depcze nam po piętach. Ciągle nas, kurde... ciągle jest krok... przed nami. O, widzicie teraz ten, kurde, Franek Einstein ma swojego tego brata bliźniaka. Normalnie bliźniaki Kramp, tylko po roku w Los Angeles. Albo po roku w bobrowym lesie. To nie jest, kurde, bliźniaki Kramp po roku w Los Angeles. A tutaj by mi się przydało nadrobić to żyćko. Dziękuję za uwagę. Dzięki za gwiazdeczkę i to już będzie koniec tego poziomu. Tak jest.
Kolejny poziom na 100%. To tylko jeden poziom na... No najgorzej, kurde, najgorzej. Jaskinia szamana. Jedziemy z koksem. Tutaj kończy się twoja podróż. Dalej nie przejdziesz. Jestem niepokonany. Moje lustra tworzą magiczną barierę. Nic jej nie przebije. Nie zniszczysz ich, bo jesteś za mały. Dobra, jestem z wami z powrotem. Musiałem na chwilkę zrobić pauzę, dlatego że dostałem telefon. Kto by się spodziewał, że dostanę telefon od mojej babci, która w sumie wie, kiedy mam nagrywać. Znaczy, wie, kiedy dzwonić. Nie kiedy mam nagrywać, wie, kiedy po prostu dzwonić, więc. Tak było oczywiście, nie zmyślam. I co? Tak właśnie prezentuje się szaman. Przyznam szczerze, że boss, jak byłem młody, sprawiał mi malutki problem, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że jak byłem dzieckiem, to troszeczkę miałem problemy, jak do tego bossa podejść. O, uwaga. Dokładnie tak. Trzeba uważać, bo te pioruny bardzo dużo damage'a zadają, nie? A ja jakby nie lubię, jak mi w taki oto sposób zdrowie jest zabierane. Ja wolę jakby mieć jak najwięcej zdrowia, tym bardziej, że to jest pierwszy boss, a uwierzcie mi, on nie jest trudny. W ogóle dziwne odgłosy z siebie wydaje, nie żebym się tutaj chciał czepieć, ale to nawet za dzieciaka tak uważałem i uważam po dziś dzień. Pokonałeś mnie, ale są inni. Nie uda ci się pokonać wszystkich. Zmienienie jednego małego świata niczego nie zmienia. W ogóle w wersji na PSP on nie gada, nie rusza gębą, jak ginie. Śmieszna sprawa, bo ja i on zginęliśmy w tym samym czasie, no ale gra mi zaliczyła, że ja go pokonałem, tak więc chylę czoła w takim razie dla twórców za coś takiego, za ten szlachetny czyn. Przygotowuję duży transport w najbliższym czasie. Potrzebuję jeszcze więcej zwierząt. Tak jest, szefie. Natychmiast się tym zajmę. Dobra, przy dupasie tam mordę sklej. Maszynista jeden od siedmiu boleści. Widzę, że ciągle masz za mało dukatów. Niewiele. Podsłuchałam rozmowę Huntera z maszynistą, który właśnie wybiera się do lodowej krainy po kolejne zwierzęta. Biegnij tam szybko, może zdążysz się ukryć w pociągu. Moi drodzy, na tym kończymy dzisiejszą sesyjkę. Myślę, że to będzie dobry pomysł, aby kończyć sesyjkę zawsze w momencie, kiedy będziemy wracali do doków w tym wypadku. Zresztą zobaczmy, ile mamy procent gry. 18 już, widzicie? 18% gry w jednej sesji. Więc dobra, moi drodzy, następna sesyjka będzie składała się z lodowej krainy i mam zamiar ją przejść całą. Oczywiście w momencie, kiedy przejdziemy całą i wrócimy do doków, to tutaj również skończymy, tak więc z tej serii mianowicie będą prawdopodobnie od 3 do 4 sesji. Tak więc tak, jeżeli wam się ten oto materiał lub te odcinki spodobały, chociaż to będą bardziej odcinki, więc jeżeli wam te odcinki z tej sesji się spodobały i jesteście nowi na kanale, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na Facebooka oraz na Discord, discord.crowzajbatsu, ponieważ tam się często udzielam. Linki są pozostawione w wpisie. Dzięki za uwagę i życzę wam szczęśliwego nowego roku, bo ja to nagrywam 31 grudnia o godzinie 18:24 i
Wy będziecie to widzieli już w nowym roku, ale ten ja z przeszłości, który nagrywa to jeszcze w 2020, życzę wam szczęśliwego nowego roku, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i przede wszystkim, aby rok 2021 był jeszcze lepszy niż rok 2020, bo dla niektórych mógł to być dobry rok, a dla niektórych mógł być po prostu 2020 słabym rokiem. Dobra, zamykam już mordę, dzięki za uwagę, trzymajcie się i cześć!